Cześć. Byłem wczoraj w jednym z naszych, tutaj w Trójmieście, dużych marketów i przechodząc się po korytarzu, zaczepiła mi pani sprzedawczyni z propozycją, nawet jeszcze nie było propozycji, tylko najpierw powiedziała mi o tym, że mogę dzisiaj wygrać jakieś tam produkty firmowe. Były to produkty kosmetyki. No i żebym sobie tam wylosował nagrodę. No i losuję i dostaję, słuchajcie, w nagrodę dwa czy trzy takie gratisy. Krem, jakieś olejki, chyba były dwie nagrody, dobra, krem i olejki, które są w takiej i takiej cenie, ale dzisiaj dla mnie są za darmo. No i mówi właśnie o walorach tych produktów, później przedstawia mi jeden z ich głównych produktów. Takie perfumy, bardzo fajne, bardzo ładne zapachy. Mogłem oczywiście sobie popsikać i posmakować, jak one pachną, że dzisiaj są w cenie 90, bodajże 8 zł, a normalnie za 150 zł. I teraz mogę w ramach tego, że zakupię ten produkt w niższej cenie, dostać te gratisy. Wszystko byłoby fajnie, gdyby pani nie zapomniała o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, o której musiałem powiedzieć, to no dobrze, a co pani teraz zrobi, żebym ja mógł do pani za jakiś czas wrócić, kupić u pani takie produkty, a nie u innych sprzedawców w całej Polsce, chociażby w Gdyni, gdzie takich produktów jest tysiące. No i pani się bardzo uśmiecha, mówi, no, że te produkty są bardzo dobre, że ona po prostu będzie mnie zachęcać do kupna tego produktu. Ja mówię, no ale to nic nie da, bo ja mogę wyjść, kupić od pani te produkty i zapomnieć o nich. Zapomnieć o pani firmie i iść po prostu do kolejnej firmy, która ma takie same produkty, bądź nawet lepsze. I ona sobie wtedy przypomniała, przepraszam bardzo, zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. No i dała mi kupon rabatowy na 100 zł przy zakupie kolejnych produktów, jeżeli będę chciał kupić, pojawić się w ich sklepie. Ja mówię, okej, ale to nie wszystko. Ja kupię te produkty, a może ich nie kupię, po prostu zapomnę o pani firmie, pani produktach i tak dalej, i tak dalej. I ona po prostu nie wiedziała, co ma dalej powiedzieć. Troszeczkę zaczęła się denerwować. Ja mówię, zbierajcie maile od klientów, gdzie będziecie mogli im wysyłać w momencie, kiedy sprzedajecie różnego typu produkty. Macie maile i będziecie mogli wysyłać im wiadomości różnego typu z wartością, z produktami. Oczywiście pani tego nie przyjęła do siebie. Myślę po prostu, że nie była w tej bajce, w której ja jestem. Nie wiedziała, na czym to polega. I zaproponowała mi po prostu, żebym wszedł na ich fanpage'a i polajkował go. No i tyle. Także z jednej strony sprzedaż udana, ale ja mogę nie stać się Ty też, tym właśnie tą osobą, która nie będzie powracała, nie będę klientem powracającym, który no, z różnych przyczyn czasowych i może po prostu nie będzie chciał, nie będzie pamiętał, nie powróci do właśnie tego sprzedawcy z tymi produktami. Dlatego właśnie lista mailingowa, budowanie listy mailingowej to jest jeden z clue marketingu online, dzięki któremu możesz zdobywać klientów, powracać do nich, sprzedawać im więcej, ponieważ klient powracający to jest klient już sprawdzony, jest to klient najlepszy, któremu możesz jak najwięcej sprzedać. I w ramach tego, co teraz powiedziałem tobie, przejdę do ekranu i pokażę ci pewną bardzo fajną rzecz związaną z listą mailingową, z social mediami, z marketingiem. Także przechodzimy i jedziemy. Okej, dlaczego tak bardzo istotna jest sprawa, żeby mieć listę mailingową, dlaczego trzeba ją budować? Tych powodów jest mnóstwo. Przede wszystkim dlatego, oczywiście kilka pozostałych ja Ci zaraz przedstawię, natomiast jeden bardzo ważny jest taki, że jest to Twoje państwo, Twoje królestwo, dzięki któremu możesz naprawdę nieźle zacząć zarabiać. I nie jesteś w tym momencie, ale za chwilę do tego przejdę. Zaczniemy od punktu pierwszego. Jeżeli wysyłasz maile, jeżeli masz swoje maile, swoją bazę mailingową i wysyłasz te maile systematycznie, raz, dwa, trzy razy w tygodniu, może więcej, to wygrywasz. Im więcej osób wie o tobie, że ty istniejesz, że twoje produkty istnieją, twoje usługi,
Jeżeli ty jesteś w sieci, no to po prostu wygrywasz. Dlaczego? Możesz mieć najlepsze produkty, możesz mieć najlepsze usługi, możesz mieć wszystko najlepsze, natomiast jeżeli ciebie nie widać w sieci, jeżeli nie masz produktów, nie masz listy, to niestety, no niestety nie wygrasz na tyle, na ile możesz właśnie z listą mailingową. Kolejny krok, kolejny powód, dlaczego warto mieć właśnie listę mailingową, jest to worek pieniędzy. Prowadzisz swój biznes na social mediach i tam twoje social media odwiedzają, powiedzmy, setki tysięcy osób, tak? I co z tego? Jeżeli oni wejdą na przykład na twój film, a jutro już ty ich nie zobaczysz, oni ciebie nie zobaczą. Dlaczego? Ponieważ mogą o tobie zapomnieć. Takich osób jak ty i ja jest mnóstwo w sieci. Jeżeli ty nie spowodujesz tego, żeby dana osoba zapamiętała ciebie, no to po prostu no, nie zapamięta, po prostu zapomni o tobie. Ponieważ jest tyle przeszkadzaczy w internecie, tyle spraw, ludzie mają na głowie, żyją w takich szybkich czasach, że jeżeli ty tą osobę nie złapiesz do siebie, czyli nie zapiszesz na listę mailingową, nie będziesz wysyłać systematycznie, patrz punkt pierwszy, maili, no to ta osoba nie będzie wiedziała o tobie, nie będzie wiedziała, że ty istniejesz, że możesz sprzedawać jakieś tam produkty, usługi, no i dlatego nie będziesz mógł, nie będziesz mogła zarabiać. I to jest powód kolejny, żeby twój worek pieniędzy się powiększał, czyli mieć tą listę mailingową, mieć ją po prostu bardzo, bardzo systematyczną i dużą. Konwersja listy mailingowej, a konwersja w social mediach 8 razy, no teraz na pewno więcej, jest większa konwersja na liście mailingowej niż konwersja na social mediach. Mówię, przypominam tobie to, co powiedziałem przed chwilą, im więcej razy jesteś aktywny, systematyczny, wysyłasz maile, pokazujesz swoje istnienie do twojej grupy, która znalazła się na liście mailingowej, tym więcej osób będzie na nią reagowało. Na social mediach możesz również to robić, natomiast te osoby na social mediach się nie zapiszą do ciebie. Mogą wejść, mogą cię polubić, mogą udostępnić jakiś tam post, jakąś relację, mogą zasubskrybować twój kanał, mogą komentować twoje posty, natomiast szybko ludzie zapominają, ponieważ mają mnóstwo rzeczy na głowie i tak, jak wspomniałem wcześniej, takich osób jak my jest mnóstwo. Więc jeżeli ty ich nie masz w garści, mówiąc kolokwialnie i brzydko, ale wiesz, o co mi chodzi, to no, ta osoba nie jest w stanie po prostu o tobie pamiętać. Ty musisz o niej pamiętać. To jest twój biznes, to są twoi potencjalni klienci, być może klienci, którzy już kupili jakieś produkty i ty musisz o tym pamiętać, żeby im się systematycznie pokazywać. I konwersja, przypominam, co najmniej 8 razy większa jest niż na social mediach, na liście mailingowej. Także to jest kolejny powód po to, żeby zwiększyć swoje dochody właśnie dzięki liście mailingowej. Jesteś dzięki liście mailingowej niezależną osobą, ponieważ możesz w każdym momencie wysyłać maile z wartością, ze sprzedażą, przypominając im się, że istniejesz. Praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na social mediach nie, ponieważ jeżeli wrzucisz taki spam, no to osoby podadzą cię do administratorów danych social mediów i zostaniesz zablokowany i wtedy twój istniejący biznes na social mediach przestanie istnieć. Tam jesteś zależny, tam jesteś jakby tylko taką osobą, która wynajmuje powierzchnię na jakimś tam socialu, natomiast tu na liście mailingowej jesteś jak pan niezależny w swoim królestwie i to tylko od ciebie zależy, czy ty będziesz wysyłać te maile, czy będziesz widoczny, czy twoja sprzedaż dzięki niej będzie wzrastała. Jesteś u siebie, więc to wykorzystaj. Kolejny powód to taki, że możesz pisać do swoich subskrybentów wiadomości, zapytania, ankiety. W momencie, kiedy piszesz ankietę, co oni potrzebują, żeby zmienić w swoim biznesie, w swoim życiu, w zależności oczywiście, czym się zajmujesz, to te osoby tobie odpowiadają. I ty masz te odpowiedzi ich w jednym miejscu na twojej liście mailingowej. Natomiast
zrobić ankiety w innych jakichś tam miejscach, na przykład właśnie na social mediach, mógłbyś również, natomiast tu jesteś skupiony w jednym miejscu, wysyłasz raz ankietę do Twoich subskrybentów i oni Ci odpowiadają w tym samym miejscu. Natomiast tam musiałbyś szukać odpowiedzi, musiałbyś w jakimś stopniu no to tak skonfigurować, żeby one docierały w jedno miejsce. Natomiast tu jednym kliknięciem wysyłasz tego maila z tą ankietą do Twoich subskrybentów. Tam musiałbyś powtarzać tą czynność na różnych social mediach ileś tam razy, a to jest też czas. I pamiętaj, im większa lista Twoja mailingowa, tym masz więcej zarobków. Przelicz sobie na przykład, jeżeli masz produkt za 100 zł i masz listę mailingową na przykład na 10 tysięcy osób. No to pomnóż sobie 10 tysięcy osób razy 100 zł, to ile Ci wyjdzie. Oczywiście nie wszyscy kupią od Ciebie ten produkt, jakiś tam procent do 10% kupi go, ale jeżeli masz ten produkt, masz produkty w pakietach, masz różnego typu produkty, tańsze, średniej wielkości, jeśli chodzi o ceny, pakiety duże, no to wtedy możesz systematycznie również te produkty czy usługi im dosprzedawać. Dlatego im większa lista, tym Twoje zarobki są po prostu dużo, dużo większe. Dzięki za wysłuchanie tego nagrania. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, żeby taką listę mailingową sobie budować. Jeżeli nie wiesz jak, w jaki sposób, to zapraszam Ciebie do kontaktu. Poproszę też o lajka, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz, ponieważ na moim kanale pokazuję mnóstwo narzędzi online, mnóstwo rzeczy związanych z content marketingiem, z biznesem, które pomogą Ci w tym, żeby tworzyć i jeszcze lepiej pokazywać siebie w internecie. No i najważniejsza rzecz na końcu, ciśniemy na maksa, ruszamy dupę, nie poddajemy się i widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć! Yeah.